Przypomnijmy sobie, że pierwsze z wezwań, które zostawił nam błogosławiony Jakub Alberione, a które są umieszczone w naszych kaplicach, brzmi: ja jestem z wami, nie bójcie się. Jezus, wypowiadając te słowa, jak pisze sam założyciel, obleczony w światło, wskazywał ręką na tabernakulum. Ja jestem z wami, nie lękajcie się. Takim uprzywilejowanym właśnie miejscem obecności Jezusa pośród nas jest Eucharystia, Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie i Słowo Boże. Słowo, które powierza się w nasze ręce. Bóg powierzył nam swoje Słowo. W Boże Narodzenie słyszymy, a Słowo stało się ciałem, a Słowo stało się dzieckiem. Widzimy to dziecko, a więc to Słowo, które powierza się w nasze ręce, po to, abyśmy się nim zaopiekowali, po to, abyśmy wyrazili naszą troskę o to Słowo. I naszą troskę o Słowo, które Bóg składa w naszym sercu, możemy wyrazić właśnie poprzez to, że będziemy przyglądać się, jak to Słowo, w jaki sposób to Słowo z nami współgra w naszym życiu. W miesiącu czerwcu świętujemy również uroczystość Bożego Ciała, a więc uroczystość tej Bożej obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przypomina nam ona o tym, że Jezus jest pośród nas, jest w naszym życiu, że chce z nami kroczyć przez życie, że chce być obecny w tym wszystkim, co czynimy, co myślimy, co mówimy, że nie może się zamknąć ta Jego obecność do tabernakulum, do Kościoła. Ale Jezus, który chce być z nami obecny, który cały czas nam powtarza, ja jestem z wami, chce być z nami obecny właśnie dlatego, żebyśmy nie czuli się samotni. Uroczystość Bożego Ciała jest związana z Wielkim Czwartkiem. Pamiętajmy, że Jezus na ostatniej wieczerzy, kiedy wydaje się apostołom to, co dokona się później w Wielki Piątek, zostaje później sam. W ogrodzu, jak piszą ewangeliści, wszyscy go opuścili. Kiedy jest sądzony, zostaje sam. I dar uroczystości Bożego Ciała jest związany również z tym, że ten Jezus, którego myśmy w pewnym sensie porzucili, pozostawili, on do nas wychodzi. On chce być z nami, on chce się z nami spotykać.